Jacek Świat, Orman TV, reakcja na bodziec treningowy, adaptacja i kompensacja. Słuchajcie, w odcinku, w którym mówiliśmy o bodźcu treningowym, opisaliśmy, że cechą, która wyróżnia organizmy żywe, jest zdolność reagowania na bodźce. Powiedzieliśmy wreszcie, że jest to cecha fundamentalna, która gwarantuje tutaj tą rozrodczość, przeżywalność, czyli to, że organizmy żywe się rozwijają, zmieniają. Słuchajcie, zatem scharakteryzowaliśmy, że to bodziec i reakcja na niego jest jedną z najważniejszych cech żywych organizmów i tak też opisaliśmy, że trening jest niczym innym jak tylko bodźcem dla naszego organizmu. Powiedzieliśmy, że jest to specyficzny bodziec, ponieważ jest to bodziec, który jest planowany. I to planowanie jest w zasadzie tym, co wyróżnia trening od aktywności dowolnej. Słuchajcie, zatem żeby omówić samą już reakcję na ten bodziec, chciałbym wrócić do tych cech bodźca, ponieważ chciałbym Wam pokazać, jak dzieje się to w skali mikro, czyli tej reakcji na jeden, czy tam jedną, drugą jednostkę treningową i w skali makro, czyli tej reakcji między cyklami. Zatem trening jako bodziec musi być adekwatny. Powiedzieliśmy, że adekwatność treningu to jest to, że ten trening jest zgodny jako bodziec z cechą, którą chcemy rozwijać. Czyli inaczej mówiąc, jeśli chcemy rozwijać potencjał siłowy, no to wykorzystujemy trening siłowy o odpowiednim obciążeniu, który właśnie nam ma ten potencjał siłowy rozwinąć. Jeśli ma być to trening na masę, to powiedzmy wykorzystujemy taki trening, który powoduje uszkodzenia mięśniowe, w wyniku regeneracji powodują tutaj ten rozrost mięśni, czyli tą hipertrofię. Czyli inaczej mówiąc, tak ogólnie trening, adekwatność treningu jako bodziec, czy ta cecha adekwatności, to jest nic innego, że trening musi być taki, jaką cechę ma rozwijać. Wreszcie powiedzieliśmy, że już mamy ten adekwatny trening, ten trening musi być odpowiednio silny, czyli musi przejść ten tak zwany próg pobudliwości, czyli próg, który powoduje w ogóle reakcję na ten bodziec. Powiedzieliśmy, podaliśmy przykład, że jeśli mamy na przykład 100-kilową sztangę i ta sztanga wywołuje dopiero reakcję, to trening musimy, to w tym treningu musimy użyć te 100 kilo, aby ta reakcja nastąpiła, a każde użycie niższego obciążenia nie spowoduje tej naszej właściwej reakcji. Oczywiście, jak będziemy omawiać parametry motoryczne, zdolności motoryczne, będziemy mówić o tej korelacji obciążenia, że do odpowiedniego pobudzenia, na przykład rekrutacji włókien mięśniowych, bodziec odpowiednio silny to jest ten, który powoduje tam, powiedzmy, to obciążenie na poziomie 95-100% maksymalny. A to, co będzie poniżej, będzie elementem na przykład wytrzymałości siłowej. Czyli z perspektywy tej danej cechy odpowiednia siła to jest uzyskanie tej siły, która wywoła tą reakcję w związku z tym celem, jakim mamy, czyli czy to na przykład rekrutacja, czy rozwój masy. Następnie powiedzieliśmy o odpowiednio długim bodźcu. Czyli żeby to nastąpiła jakakolwiek zmiana dłuższa, to ileś razy musi być to ćwiczenie powtórzone w ramach jednego treningu, aby to stanowiło ten bodziec, który jako całość wywołuje reakcję. Określiliśmy wreszcie, że te trzy cechy, adekwatność, odpowiednia siła, odpowiednia długość, są cechami takimi jakby w obrębie tego jednego jednostki treningowej. Natomiast powtarzalność charakteryzowaliśmy jako powtarzanie się jednostek treningowych, które w efekcie wywołują te zmiany. Słuchajcie, i tutaj właśnie na tej charakterystyce opisałem Wam reakcję na bodziec treningowy. Te reakcje można rozpatrywać w perspektywie jednostki treningowej, jak i w perspektywie powtarzających się jednostek treningowych. Zatem należy jeszcze powiedzieć, że trening jako bodziec jest dla naszego organizmu jest przede wszystkim zaburzeniem homeostazy, które powoduje reakcję układową, czyli organizm się jakby do tego zaburzenia na niego nareaguje w sposób taki, że ta reakcja układowa powoduje, że organizm zaczyna poprawiać pewne elementy i to się nazywa adaptacją, czyli adaptuje się do tych zmian środowiska zewnętrznego i ta zmiana jest efektem. Słuchajcie, to jest taka strona biologiczno-fizjologiczna, mówimy trening, reakcja układowa, adaptacja, efekt. Bardzo często my tą adaptację, za słowo adaptację używamy słowo superkompensację bądź słowo kompensację.
O kompensacji obszerniej mówię na szkoleniach online, czy na innej, czy na tematyce poświęconej kompensacji, ponieważ kompensacja jako proces jest pewnym elementem wyrównywania niedoborów, czyli organizm ma zdolność, taką naturalną zdolność do kompensowania pewnych niedoborów w celu jakby uzyskania odpowiedniej funkcjonalności. Ta kompensacja może być, można powiedzieć, pozytywna czy negatywna. Ale w sporcie, czyli w perspektywie tego bodźca treningowego, tej reakcji układowej, my mówimy zamiast kompensacji superkompensacja. I teraz ta superkompensacja, czyli ta skala mikro, będzie pokazywała w ogóle progresję treningową. Zapewne spotkaliście się z wykresem, który przedstawia, jak wygląda w ogóle ta krzywa progresji, czyli jeśli organizm jest w tej homeostazie, następnie trening powoduje tutaj ten element zaburzenia homeostazy, następuje regeneracja z falą superkompensacji, tak? Czyli mamy tutaj oczywiście bodziec treningowy, czyli trening, regeneracja, faza bezpośrednia, wczesna, następnie tutaj ta regeneracja z nadwyżką, czyli superkompensacja. Jeśli kolejna jednostka treningowa nastąpi na tej fali superkompensacji, to znowu nam się to wszystko tutaj powtarza. Oczywiście tak, i jeszcze tu trochę wyżej. I zobaczcie, mamy tutaj krzywą, krzywą progresji. Progresja. Słuchajcie, i to jest przedstawienie reakcji na bodziec z perspektywy mikro, z perspektywy, można powiedzieć, międzytreningowej. Trening pierwszy, trening jeden, trening drugi. Oczywiście tutaj tym elementem adaptacji do reakcji układowej jest wywołanie superkompensacji, czyli w pewnym sensie organizm staje się sprawniejszy, staje się wydolniejszy, czy dana cecha jest po prostu bardziej ujawniona, jest ona nie chcę używać słowa wydajniejsza, wydolniejsza, ponieważ to jakby sugerowałoby tylko układ krążeniowo-oddechowy. Więc najlepiej jest powiedzieć, że dana cecha jest jakby sprawniejsza. Słuchajcie, i to jest ten efekt, jak już powiedziałem, mikro. Natomiast z perspektywy makro, czyli z perspektywy teraz już, można powiedzieć, międzycyklowej, mamy coś takiego, że w naszym organizmie zauważa się fazę adaptacji pozytywnej, fazę progresji, fazę adaptacji negatywnej. Dlaczego jest to ważne? Ponieważ jak na początku powiedzieliśmy o tych cechach bodźca, gdzie mieliśmy te trzy cechy, czyli tamta adekwatność, odpowiednią siłę i długość jako te cechy w obrębie jednostki treningowej, a powtarzalność jako jednostki, jako ta cecha tych już powtarzających się jednostek treningowych, to tutaj mamy to przedstawione z perspektywy właśnie tej makro, czyli powtarzalności. Zobaczcie, jeśli mamy właściwie ułożone treningi, czyli treningi powodują prawidłową superkompensację, czyli uzyskujemy krzywą progresji, to teraz powtarzanie tychże bodźców, tych treningów powoduje taki przebieg całej progresji treningowej. Słuchajcie, ten przebieg obrazuje właśnie potrzebę cyklizacji. Cyklizacji, czyli periodyzacji. To również pokazuje, że każdy proces treningowy musi być realizowany w cyklach. Cyklach, które mają odpowiednią przerwę, dzięki czemu mamy cały czas zapewnione mamy zapewnioną właściwą progresję. Natomiast, jeśli mielibyśmy teraz omówić, jak wygląda jeden cykl, to zobaczcie, jest ta faza adaptacji, o której powiedziałem. Faza ta faza adaptacji trwa do 4 tygodni. Jest to faza, w którym organizm zaczyna się jakby uczyć nowego bodźca. Czyli z takiej praktycznej strony ten wasz zawodnik, wy możecie się czuć troszeczkę słabsi, zmęczeni, możecie czuć się znużeni, możecie się czuć, że ten bodziec jest za silny. I to jest taka faza adaptacji pozytywnej. Pozytywnej dlatego, że ta faza wprowadza was w ten stan tej największej progresji. Zobaczcie, jeśli mamy tutaj intensywność progresji, to tutaj mamy tą intensywność największą. I adaptacja pozytywna jest tym elementem wprowadzenia w tą największe tempo progresji. Mówię, trwa do 4 tygodni. Bardzo często u zawodników już w obrębie pierwszego, drugiego tygodnia ta faza już występuje, już ten zawodnik jest wprowadzony w rytm, już następuje faza progresji. Dlaczego jest ważne, żeby o tym pamiętać?
Dlatego, że czasami jak ktoś ma mniejsze doświadczenie w pracy z zawodnikami, to może mieć sytuację taką, że w momencie, kiedy zawodnik mu zgłosi, że w tym nowym cyklu się czuje trochę bardziej przemęczony, to trener się przestraszy, powie, o kurczę, chyba zrobiłem za duże, czy zaplanowałem za duże obciążenia. Ale nie, te odczucia mogą wynikać właśnie z tego nowego bodźca treningowego, z tej fazy adaptacji pozytywnej. Słuchajcie, wreszcie mamy progresję. Ta progresja zazwyczaj ona zazwyczaj trwa 8 do nawet 14 tygodni. Jest to etap, w którym ten zawodnik ma największe progresje wyników tej cechy trenowanej. Słuchajcie, jeśli chodzi o tą progresję, to ja w praktyce, stosując na przykład złożone treningi typu tydzień A, tydzień B, jestem w stanie wydłużyć to właśnie do około 14. Rzadko zdarza mi się 16 tygodni. Gdybyśmy wzięli 14 tygodni, to mamy 7 tygodni plus 7 tydzień A, tydzień B, czyli A7, B7. I to jest już taki moment, kiedy na koniec tego etapu progresji ten organizm już jest zmęczony, już zawodnik zgłasza znużenie, już widać, że pomimo drobnych zmian, typu nie wiem, zwiększenie obciążenia, skrócenie czasu przerwy, czy jakichś zmian modyfikacyjnych, organizm na to nie reaguje. Natomiast pojawia się cały czas uczucie zmęczenia, przeciążenia. To jest sygnał, że kończy się faza progresji i wchodzimy w tak zwaną adaptację negatywną, czyli jest to faza, w której żadne zwiększanie tego bodźca, którego stosujecie, nie wpływa na efekt. Faza ta adaptacji negatywnej, czyli adaptacja negatywna jest fazą, która nie ma określonego ilości dni. Czyli tu nie da się, czyli brak czasu określonego czasu. Słuchajcie, ten brak określonego czasu, to chodzi o to, że jeśli wy już zauważycie, że organizm wchodzi wam w tą adaptację negatywną, to należy po prostu wykonać przerwę treningową i wejść w kolejny cykl o podobnej budowie. Podobnej budowie, jeśli chodzi o tej takiej struktury, o tej strukturze czasowej. Słuchajcie, jeśli jeszcze chodzi o tą adaptację, o ten czas przerwy. Ja w swoich badaniach naukowych, badając zmiany, na przykład kinetyki hormonów wzrostu, IGF-ów, zauważyłem, że właśnie między 5 a 7 dniem przerwy następuje ich wzrost. Pod względem oczywiście bodźca treningowego, ten wzrost jest znaczący na to przekazanie tej informacji komórkowej, że te komórki stają się lepsze, silniejsze, wydolniejsze. Zatem właśnie ta przerwa jest dość potrzebna. Przez to też w programach treningowych stosuję przerwę 7-dniową. Oczywiście ta przerwa ma różne formy, to może być aktywny wypoczynek, to może być troszeczkę luźniejsze treningi, ale jest to znacznie różniące się obciążenia do całej reszty. Po takiej przerwie wchodzimy w kolejny cykl. Słuchajcie, zobaczcie, ten przykład, czy ten opis reakcji z perspektywy mikro, czyli tej, co tutaj mamy z superkompensacją, czy z perspektywy makro, tych cyklowych, właśnie pokazuje wam, że trening musi być traktowany jako bodziec i należy stosować periodyzację. W innym przypadku dojdziecie do pewnej stagnacji, że pomimo zmian nie będzie reakcji organizmu. I to jest bardzo ważne, aby o tym pamiętać. Słuchajcie, jeśli jeszcze chodzi o kwestię taką teraz tej już możliwej czasowej, to zobaczcie, jeśli my sobie dodamy, bo bardzo często są pytania, ile trwa cykl treningowy? Słuchajcie, zobaczcie, ten cykl treningowy trwa 4 plus 8 między powiedzmy 12 a maksymalnie 18 tygodni. 18 rzadko się zdarza, żeby tak długo trwało. Najbardziej takie jest cykle, na które organizm reaguje, to są cykle, które trwają między właśnie 8 a 14 tygodni, wliczając fazę adaptacji. To jest taki czas, który wy musicie ten bodziec utrzymać, ale teraz zobaczcie, dlaczego jest ważna ta wiedza. Zobaczcie sytuację taką. Wasz zawodnik w pewnym momencie, na tej fazie pozytywnej, na tej adaptacji pozytywnej, zawodnik wam zgłasza, że jest trochę przemęczony, że chyba to są za duże obciążenia. Jeśli wy o tym wiecie, że tak to działa, to mówicie, nie, wytrzymujemy te obciążenia są efektem tego, że dostaliśmy nowy bodziec. Teraz, jeśli ten zawodnik trenuje, jest super, jest w ogóle najlepszy efektywność treningu, jest zadowolony, nagle przychodzi jakiś moment stagnacji, znużenia, zmęczenia. I teraz wy wiecie, że to już nastąpiło po 8 tygodniach
czy w takim jakimś okresie możecie domniemać, że to już jest zakończenie możliwości stymulacji tego określonego cyklu. I to Wam daje tą świadomość, że trzeba to przerwać, zmienić, czyli wejść w kolejny cykl. Teraz, gdyby Wam się zdarzyło, że Wam zawodnik w okresie progresji, tam po 4-5 tygodniach powie, że się, o trenerze, chyba jest to zbyt mocne obciążenie, ale Wy wiecie, że jeszcze nie nastąpiła adaptacja negatywna, to, czyli możecie przypuszczać, że to jest jakaś chwilowa fluktuacja. Czyli na przykład powiedzieć zawodnikowi, słuchajcie, czy słuchaj, trzymamy się wytycznych treningowych. Zatem słuchajcie, patrzenie, czy posiadanie świadomości tego, gwarantuje Wam właściwe sterowanie treningiem. Właściwe, czyli takie, że wykorzystacie w pełni to, co zaplanowaliście, czyli ta progresja będzie optymalna. Niektórzy mogą nawet mu powiedzieć, że będzie maksymalna do tego, jaką jest w stanie ten zawodnik bezpiecznie uzyskać. Słuchajcie, dziękuję za uwagę. Zapraszam do kolejnych filmów. Dzięki, cześć.